Serdecznie witamy Państwa. Cieszymy się bardzo, że jest tak licznie zgromadzona publiczność na dzisiejszym spotkaniu. I chciałbym na początku może przedstawić naszych gości. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć, gdyż ja zostałem już przedstawiony przez Jarka, za co bardzo dziękuję. A następnie przedstawię Państwu swoje wrażenia na temat tego tomu. Tutaj posiłkowałem się przede wszystkim, jeśli chodzi o merytorykę, wstępem pań tłumaczek. I potem porozmawiamy z autorami wierszy. Na końcu przewidziane jest czytanie wierszy przez autorów oraz przez tłumaczki. I oczywiście zapraszamy również do zadawania pytań, jeśli będą Państwo na końcu chcieli zadać pytanie autorom, tłumaczkom, to zapraszamy, proszę podnieść rękę. Ja będę podchodził do Państwa z mikrofonem, ponieważ spotkanie jest również nagrywane. I nie chcielibyśmy, żeby cokolwiek z tego spotkania nam uciekło, żaden głos. Więc zacznę od przedstawienia przede wszystkim naszych naszych gości poetów. Pani, która siedzi tutaj na czwartym miejscu od lewej, to Giedrę Kauzlajskaitę, poetka. Związana z Wilnem, studiowała filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskim. Publikuje na portalach internetowych, tutaj oczywiście w książce, którą prezentujemy, znajdą Państwo biogramy zarówno wszystkich autorów, jak i tłumaczy, więc tutaj te informacje podam trochę lakonicznie, niż są one tutaj wymienione. Jest redaktorką naczelną czasopisma kulturalnego, przepraszam bardzo, jeśli to wymówię źle, Siaures Atenai, tak, od 2010 roku. Jest autorką czterech zbiorów poetyckich. To, co mnie tutaj bardzo zaciekawiło, to zbiór krótkich utworów prozatorskich przekładu Biblii na nasze, które są komentarzami do Ewangelii Postylle. Dostała też za zbiór Meninos nagrodę Iwana Skajte, a za Singerstraum, jeśli czytam to poprawnie po niemiecku, nagrodę dla najlepszej książki roku przyznawaną przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru. Na miejscu drugim, po mojej prawej, po mojej lewej, ale z Państwa perspektywy po mojej prawej, gościmy, przepraszam, gościmy Mariusza Burokasa, poetę, tłumacza, krytyka, redaktora, również związanego z Uniwersytetem Wileńskim, gdyż tam studiował filologię litewską. Jest redaktorem wydawanego po angielsku czasopisma literackiego Vilnius Review oraz współautorem poświęconego literaturze krajów bałtyckich No More Amber. Wydał również cztery zbiory poetyckie, a jego poezja jest tłumaczona na wiele języków. Tutaj też myślę, że już w momencie, kiedy będziemy rozmawiali z autorami, pojawia się bardzo ważny wątek ukraiński po wybuchu wojny na Ukrainie i do tego na pewno nawiążemy. Jest również jednym z autorów, którego teksty ukazały się w antologii New European Poets w 2008 roku i oczywiście również jest laureatem licznych nagród. Również jest tłumaczem z języka angielskiego, ukraińskiego, białoruskiego, a także polskiego, między innymi poezji Gałczyńskiego, Różewicza i Widemana. Pani Agnieszka Rembiałowska siedzi na samym... Rembiałkowska, przepraszam. Tak, siedzi na czwartym miejscu od lewej. Jest bałtystką, nauczycielką akademicką, tłumaczką, redaktorką związaną z Uniwersytetem Warszawskim. Jest, przede wszystkim opublikowała zbiory i wybory poezji litewskiej, na przykład Śpiący Teodendron, Stare wiersze Jadźwingów, Stół Góra Ołtarna, tłumaczyła Burokasa Tu mieszkał Jonasz i również jest laureatką Nagrody Translatorskiej Festiwalu Poezji Pawa Saris, tak. Współtworzy doroczny festiwal Wiosna Poezji w Warszawie od 16 roku. Czy jeszcze coś powinienem dodać na Pani temat, czy dobrze?
Dobrze. Wszystko jest w książkach, więc zapraszamy do kupna. To bardzo ważna informacja, tak. Obecnie przebywa w Budapeszcie, broniąc demokracji. Pani Anna Tabor, obecna na trzecim miejscu, jest również tłumaczką, redaktorką i nauczycielką akademicką bałtycką, związaną z Uniwersytetem Warszawskim. Pracuje w Zakładzie Bałtystyki na Uniwersytecie, na Wydziale Polityki UW. I również publikuje artykuły poświęcone współczesnej literaturze litewskiej, modernizmowi. Przetłumaczyła listy z Wierszwili Gautaskasa, wspomnienia młodego człowieka Gawelisa. Wykaz dalszych publikacji znajdą Państwo w biogramie. Oraz, to jest dosyć ciekawy wątek, książki dla dzieci. Gwiaździsty konik i miś panda, Szczęście to lis. Współtworzyła również śpiewy jadźwingów. Jest członkinią Stowarzyszenia Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa, oznaczona Krzyżem Rycerskim Orderu za Zasługi dla Litwy w 2022 roku. Czy coś jeszcze powinienem dodać na pani temat? Dobrze, to są nasi goście, a gościem głównym jest ten oto pięknie wydany, estetyczny i naprawdę przyjemny, nie tylko do lektury, do czytania, ale również do trzymania w ręku tom, zatytułowany Pauzy w milczeniu, wybór współczesnej poezji litewskiej. Przeczytałem wstęp do tego wyboru, właśnie autorstwa pani Rębiałkowskiej oraz Tabor. I pierwsze zdanie, które tutaj się pojawia, brzmi: obraz poezji czy literatury litewskiej w świadomości przeciętnego polskiego czytelnika jest bardzo mglisty. Ja bym powiedział, jest o ile w ogóle istniejący, tak? Bo znajomość literatury litewskiej, tworzonej w języku litewskim, jest dla przeciętnego czytelnika, osoby, która lubi czytać książki, która lubi obcować z literaturą, faktycznie bardzo, bardzo mało reprezentowany w świadomości, co jest olbrzymią szkodą. I dzięki takim publikacjom jak ta, dzięki działalności różnych instytucji, o których tutaj wspomnimy, mam nadzieję, że ta luka zostanie przynajmniej częściowo pokryta. Obraz poezji, też piszą o tym tłumaczki, czy w ogóle literatury litewskiej, często jest sformowany pod wpływem stereotypów i mitów romantycyzujących, gdyż ta Litwa w odbiorze polskiego czytelnika, obeznanego z lekturami szkolnymi, z klasykami, często jest kształtowana, ewokowana w taki sposób romantyczny. To się wiąże z mitem Kresów, z mitem romantyzmu, z mitami romantycznymi. I to, co bardzo mnie zaciekawiło i uważam, że jest faktycznie rodzajem pewnego ewenementu, jest fakt, że awangarda litewska lat 20. XX wieku, która próbowała wyrwać literaturę z tego kontekstu, nie poszła w takim kierunku, jak awangarda kojarzona jest na przykład w literaturze niemieckiej czy polskiej, w stronę industrializacji miasta, maszyn, tylko znowu odwoływała się do natury, przyrody, mitów, botaniki. Tutaj jest też taki przykład podany, że przełomowy tom poezji wydany w 23 roku grupy Cztery Wiatry zatytułowany został 100 wiosen Simtas Parasariu. Parasariu, tak. Paradoksalnie więc ta modernizacja poezji litewskiej nie odwołuje się właśnie poprzez zwrot do industrializacji, ale poprzez zwrot do historycyzmu literackiego, czyli reinterpretowana jest ludowość, legendy, archetypy. Powiedzielibyśmy według XVIII-wiecznych doktryn, że jest to zwrot do takich kamieni węgielnych, konstytuujących tożsamość ludową. Ten tom jest efektem współpracy grupy literatów i tłumaczy, którzy od dekady spotykają się w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogródzie na polsko-litewskich seminariach translatorskich zwanych Sejmikiem Literackim. Myślę, że na ten temat tutaj wypytamy naszych gości o jakieś szczegóły tych sejmików. Gościny temu centrum udziela Dwór Miłosza, Międzynarodowe Centrum Dialogu wspomniane w Krasnogródzie oraz właśnie przywołani przez Jarka Małgorzata i Krzysztof Czyżewscy z Sejneńskiego Ośrodka Pogranicza Sztuk, Kultur i Narodów. To też bardzo mnie ujęło w tym wstępie, że tej współpracy przyświeca od dekady miłoszowska idea trwania długiego,
Więc dzięki takiemu podejściu możemy liczyć na kolejne publikacje i dalszą współpracę autorów z tłumaczami i twórcami. Ta lista autorów przekładanych, tutaj oczywiście mamy do czynienia z przekładami poezji litewskiej, natomiast centrum zajmuje się również promowaniem w przekładzie na litewski literatury polskiej i autorki tutaj wymieniają różnych twórców, którzy są na sejmikach dyskutowani, przekładani. I ten wybór może zaskoczyć, bo dotyczy zarówno prozy, poezji, jak i dramatu. Jeśli chodzi o poezję, wymienione zostały Janina Joanna Osewska oraz Anna Piwkowska. Proza chociażby Wiesława Myśliwskiego, Giedroycia, a także, zaskakujące dla mnie, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację dramatopisarzy, mamy Witkacego. Myślę, że zaraz przejdziemy już do dyskusji, natomiast jeden jeszcze aspekt tej publikacji jest bardzo ujmujący i o tym znalazła się także wzmianka na samym końcu tomu, mianowicie o jej oprawie graficznej. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Na tą oprawę graficzną składa się autorski cykl Ksenii Konopek zatytułowany po łacinie Flora Krasnogródę. I są to ilustracje wykonane, jak pisze autorka, techniką monotypii botanicznej, która pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki. 31 roślin zebranych w Krasnogródzie w czerwcu 2021 roku w celu upamiętnienia 30-lecia pogranicza zostało odzerowanych właśnie na stronach tej antologii. Ostatnie zdanie ode mnie to również taka refleksja na temat tytułu. Pauzy w milczeniu, jak piszą tłumaczki we wstępie, mają nadzieję, że zostaną wypełnione wierszami. Dziękuję bardzo. Myślę, że może zaczniemy od pytań do naszych autorów. Panie tłumaczki będą nam pomagać w translacji konsekutywnej. Właśnie o tych sejmikach byśmy chcieli czegoś konkretnie się dowiedzieć. Co to za miejsce, jak wygląda od strony, od wewnątrz, od kuchni, że tak powiem. Jak państwo tam trafili, czy sobie państwo ocenią tą współpracę, czy ona też ewoluowała przez ostatnie 10 lat? Jakieś refleksje i wnioski na ten temat? Może poprosimy Kiedrę. Myślę, że muszę podać... La. Labadiena. Iš tikrųjų, Krasnogrūda turi tam tikrą aurą. Aš ten asmeniškai patekau gal pirmą kartą 11 metais kartu su studentais. Mes jau turėjom projektą studentų literatūros salos ir tai paliko įspūdį, aišku, tas visas dvaras. Ir antrą kartą patekau kartu su Seimeliu. Mes turim Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė, kuri yra kilimo iš Seinų ir gana aktyviai, gana glaudžius ryšius palaiko su Lenkais, su Lenkų literatūra. Tak, rzeczywiście Krasnogróda i Dwór Miłosza mają swoją wyjątkową aurę, atmosferę. Pierwszy raz trafiłam tam w 2011 roku, kiedy uczestniczyłam w organizowanym przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru seminarium zwanym Wyspy Literatury. To seminarium odbywa się, dodaję od siebie, co roku i uczestniczą w nim zarówno badacze literatury, literaci, jak i studenci. Moje drugie spotkanie z Krasnogródą to był rok, to było kilka lat później. W 2021, kiedy przyjechałam już wtedy jako jedna z zaproszonych autorek. I tutaj warto podkreślić, że Krasnogróda znajduje się na obszarze, z którego wywodzi się szefowa Związku Pisarzy Litwy, Biruty Januszkaitė. To jest taka litewska wyspa w Polsce.
šiaip labai smagu, kad tam dvare tikrai jaučiasi tokia Česlovo Milošo dvasia, ten išlaikytos tie pasakojimai, legendos, kaip jis ten gyveno. Nežinau, kuris ketino, gali būt. Bet kalbant, taip grįžtant prie darbo seimeliuose, tai aišku, atvažiuodavo labai smagi grupė, vertėjai ir sėsdavom prie tokio didelio stalo ir aptarinėdavom vieni kitų eilėrašą. Šiaip smagu buvo, kad buvo darbas neinvedaus poeto su vertėjui, bet visi sėdi prie vieno stalo ir visi kalbasi apie kieno nors eilėrašą. Piękne jest to, że we dworze w Krasnogródzie do tej pory spaceruje sobie duch Miłosza i to jego obecność możemy bardzo łatwo poczuć. Ten dwór jest opleciony legendami, historyjkami, anegdotami związanymi z życiem Miłosza. Mariusz tutaj dodał, czy przypadkiem nie tam Miłosz próbował się zastrzelić, więc jest ten patron. Natomiast sama praca na sejmikach odbywa się w ten sposób, że siadamy wokół, wszyscy wokół jednego wielkiego stołu i omawiamy wiersze, nad którymi przekładami, które są przedstawiane po prostu podczas tego sejmiku. To są pierwsze wersje. Czasami tych przekładów, czasami kolejne, więc piękne jest to, że nie ma takiej zamykania się w parach pracujących indywidualnie, tylko wszyscy mówimy o tych wierszach. No, aš ten buvau gal 4 kartus ir šiaip iš tikrųjų tas pavadinimas Seimelis yra labai tinkamas tam, kas vyksta Krasnogrūdoj, nes esam ir tam tikros anarchijos ir triukšmo ir tokio, nu, visi šneka vienu metu, paskui pasiskirsto į skirtingą nuomonių partijas, po to vėl susivienyje. Šiaip tai tas Seimelio pavadinimas tinka puikiai ir kita vertus iš tikrųjų yra labai darbinga vieta, kažkaip tokia, nežinau, net įkvepianti ir versti ir rašyti. Aš, man atrodo, esu parašęs gal 2 ar 3 eilėrašius, kur panaudojau Krasnogrūdos ir detalių tam tikrų ir atmosferos. Šią vieną dar galbūt ir paskaitysiu vėliau. Ja z kolei byłam w Krasnogródzie jakieś 4 razy. Myślę, że sama nazwa tego cyklu spotkań jest bardzo odpowiednia. Sejmik literacki pasuje także ze względu na to, że pracujemy w trybie parlamentarnym, to znaczy jest dużo dyskusji, dużo sporów. Interpretując wiersze, dzielimy się na partie, jedni są za jedną opcją, drudzy za drugą, później znowu udaje nam się znaleźć jakiś konsensus. I warto dodać to, że jest to miejsce, które rzeczywiście inspiruje do pracy, zarówno do przykładów, jak i do twórczości własnej. Różne detale, elementy atmosfery sejneńskiej trafiły także do moich wierszy, napisałam tam chyba 2 czy 3 wiersze. Być może będzie okazja, żeby jeden z nich może tutaj dzisiaj przeczytać. Aš irgi esu vieną bandžius rašyti eilėraštį apie Krasnogrūdą, bet nepabaigiau. Bet ten labiausiai apie tai, kad kartą likau tame dvare viena ir mane prigazino, kad ten vaidenasi. Bet pasirodo, kad ten kirstukas bėga per stogą. Ja też próbowałam napisać wiersz o Krasnogródzie i nawet zaczęłam, ale nie udało mi się go skończyć. No, mój wiersz był taki trochę creepy, dlatego że zainspirowało go takie wydarzenie, kiedy byłam sama w domu w swoim pokoju w Krasnogródzie i nagle wydało mi się, że tam straszy. Ale okazało się, że tylko małe zwierzątko przebiegło przez podachu. Aš tai ten mačiau nuogą besimaudantį lišanką, bet nežinau, šitą detalį yra labai svarbi, bet kažkaip toks įspūdingas reginys buvo. Ja z kolei przydybałem w Krasnogródzie kąpiącego się na nago poetę litewskiego Eugeniusa Aliszankę. Też zrobiło to duże wrażenie. Tak, oczywiście. Ja może powiem, z jakich pobudek powstał w ogóle pomysł sejmików. Sejmiki powstały jak z takiej potrzeby stworzenia przestrzeni, jakiegoś takiego miejsca nawiązywania i zacieśniania więzów pomiędzy literaturą litewską i polską, takiego miejsca, gdzie mogliby się spotykać właśnie tłumacze i literaci,
pracować wspólnie nad przekładami, ale też takiego miejsca, gdzie tłumacze czy młodzi adepci przekładu mogliby się wspierać, wymieniać doświadczeniami, bo każdy z Państwa, kto miał do czynienia kiedykolwiek praktycznie z przekładem, wie, że przekładu nie da się nauczyć w teorii. To jest coś, czego się uczymy w praktyce, więc takie spotkanie, właśnie to, o czym powiedziała Giedrę, czyli że to nie jest często taka praca jeden na jeden tylko autora z tłumaczem, tylko że to jest praca grupy ludzi. Jest tak, że mamy oczywiście, każdy z nas przygotowuje tłumaczenia, które go interesują, tak, twórców, z którymi się spotykamy, natomiast potem dyskutujemy o tych tłumaczeniach w większej grupie i możemy jakoś to swoje wyczucie językowe skonfrontować z wyczuciem innych, tak? I to jest bardzo cenne doświadczenie dla nas wszystkich, czyli uczymy się od twórców też, bo oni są w stanie nam zweryfikować pewne nasze, nie wiem, nadinterpretacje, jakieś, nie wiem, złe rozpoznania. Natomiast bardzo cenne jest też to spotkanie z innymi tłumaczami, z naszymi kolegami, starszymi, młodszymi, bardziej doświadczonymi, tymi, którzy mają inne spojrzenie na literaturę i to jest bardzo cenne doświadczenie. Czyli tak. Jak już zostało wspomniane, ten zbiór powstał jako rezultat prac właśnie tych spotkań tłumaczy i autorów, które odbywają się w Krasnogródzie w Dworze Miłosza od 10 lat. To jest zbiór jubileuszowy, on powstał właśnie, żeby uczcić 10. urodziny sejmików. No i w tym miejscu musimy wspomnieć o kilku osobach, bez których ten zbiór jako efekt tych spotkań by się nigdy nie ukazał. I pierwszą z tych osób jest obecna tutaj na sali attaché kultury litewskiej Rasari Mickaitė, której jakby zasługi dla propagowania literatury litewskiej w Polsce, ale też dla całego środowiska tłumaczy są nieocenione i Rasie już wszyscy tutaj dziękowaliśmy wielokrotnie, ale tych podziękowań w jej przypadku nigdy nie będzie za mało. I to Rasa na początku 2013 roku wyszła z inicjatywą spotkań takich warsztatów translatorskich, które na początku, skorygujesz? Tak. W każdym razie na pewno tak, zaczęły się odbywać spotkania, warsztaty translatorskie dla warszawskich tłumaczy. One się odbywały tu po sąsiedzku w Domu Literatury i tutaj naszym jakby przewodnikiem był doświadczony tłumacz Adam Pomorski. I pracowaliśmy nad przekładami literatury litewskiej. Z kolei drugą osobą, którą bardzo warto, znaczy, którą musimy wspomnieć w kontekście sejmików, jest Birutė Jonuškaitė, która też już tutaj została wspomniana, przewodnicząca Związku Pisarzy Litwy, która bardzo aktywnie od samego początku działa na rzecz tego, żeby te sejmiki odbywały się regularnie. To właśnie Związek Pisarzy Litwy jest w tej chwili głównym organizatorem sejmików, to on jakby dba o regularne pozyskiwanie środków, żeby zachować ciągłość, właśnie tę trwałość tej idei. Birutė sama, jak Agnieszka tutaj i Giedra wspomniały, pochodzi z Sejneńszczyzny, więc sama jest takim żywym mostem pomiędzy kulturą litewską i literaturą litewską i polską, funkcjonuje tak jakby w tych dwóch kulturach, więc też te tematy są jej bardzo, bardzo bliskie. I w 2013 roku w ogóle Litewskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury ogłosiło rok 2013 rokiem literatury polskiej na Litwie. I w ten sposób te idee się spotkały. I od 2013 roku już regularnie, corocznie w Krasnogródzie, właśnie w Domu Miłosza, czyli w miejscu, które jest jakby z samej swojej idei otwarte na dialog, na wielokulturowość, na łączenie, na różnorodność kulturową, ugościli nas Państwo czyżewscy, którym też serdecznie jakby dziękujemy. I od tamtej pory spotykamy się, przewinęło się, mówiąc kolokwialnie, przez sejmiki kilkudziesięciu litewskich twórców, kilkunastu albo chyba nawet więcej też tłumaczy. W tym zbiorze mamy teksty 31 litewskich poetów. Teksty są przetłumaczone przez 16
tłumaczy. Kilkoro tutaj jest na sali, jest Dominika, jest Emilia, nie wiem, czy kogoś jeszcze nie widzę. Uczestniczkami sejmików, Aga Smarzewska też była uczestniczką sejmiku, w warsztatach warszawskich uczestniczyła też Asia, także jest tutaj, jest w Polsce grono osób, które się tłumaczeniami zajmują. A jak wygląda praca podczas sejmików, to pewnie najlepiej opowie Agnieszka, która chyba jest najczęstszą uczestniczką z nas z wszystkich. Przepraszam, jeśli mogę, bo ja dopowiem o tym, jak się pojawiło. Proszę Państwa, ja chciałam dopowiedzieć niektóre rzeczy też uściślić, jak to się pojawiła sama idea warsztatów. Dlatego, że oczywiście sukces ma wielu ojców albo wielu matek i niektóre wskoczyły już jadący pociąg. Otóż bardzo dużym takim, bardzo, bardzo dużym takim impulsem, żeby coś zacząć robić, był rok 2011, czyli stulecie Czesława Miłosza. To jest bardzo ważne, dlatego że wówczas Litwa i Polska świętowała razem tą niesamowicie ważną datę. I po tym, jak dostałam instrument do rąk, czyli zostałam attaché kulturalną Litwy, wraz z polskim PEN-klubem oraz litewskim PEN-klubem, i tutaj bardzo chciałam wymienić, że to właśnie PEN-klub polski powiedział bardzo ważną rzecz, że to nie Litwini albo inni muszą się starać o to, żeby promować swoją literaturę, tylko Polacy muszą się starać dowiadywać się więcej i to interes Polski jest tłumaczyć i wydawać literaturę innych krajów, żeby właśnie ten światopogląd Polski albo dać możliwość, żeby ten światopogląd Polski on był rozszerzony i znacznie większy. Niesamowicie mnie dzisiaj zdumiał pan Adam Jankiewicz, który przyniósł mi pewną publikację i dał mi tą publikację w prezencie. Otóż publikacja jest niesamowita, dlatego że to jest katolicka kronika litewska, kronika Kościoła katolickiego, która była wydawana na Litwie, oczywiście po litewsku, w czasach, kiedy Litwa była w Związku Sowieckim i wydanie to było oczywiście podziemne. I proszę sobie wyobrazić, że Polacy przedrukowywali, tłumaczyli na język polski i przedrukowywali to i wydawali takich zeszytach kronikę katolicką litewską na język polski. To jest niesamowita, ale właśnie bardzo fajnie łącząca się rzecz z tym, co mówiłam i cytowałam pana ówczesnego prezesa Adama Pomorskiego, który właśnie te słowa powiedział, że to Polakom powinno zależeć na wydawaniu literatur i na poznawaniu krajów. I wtedy właśnie z panem Adamem Pomorskim wymyśliliśmy, że trzeba by było powołać grupę zarówno tłumaczy, jak i poetów, którzy by pracowali razem. Bo umówmy się, tłumaczenia filologiczne są tłumaczeniami filologicznymi, natomiast żeby tłumaczyć poezję, potrzebujemy tego jakiegoś pierwiastka. I tutaj obecną Natalię Malek też bym namawiała na to, żeby dołączyła w przyszłości do nas, jak również Jarka Mikołajewskiego oraz innych poetów polskich, żeby do nas dołączyli, żeby wzięli udział w naszych warsztatach. Na początku spotykaliśmy się w PEN-klubie polskim, powołaliśmy grupę, wymyśliliśmy ideę antologii literatury litewskiej i nie literatury, przepraszam, poezji. I wtedy właśnie polski, litewski PEN-klub zaproponował nam poetów oraz przez poetów wybranych wiersze i zaczęliśmy na tym pracować. Jako attaché kulturalna miałam możliwość finansowania takiego sejmiku, niestety, który wówczas jeszcze sejmikiem nie nazywał się, niestety, ale tylko dwa razy. Wtedy potrzebowałam partnera, jakimi partnerami mogliby być, żeby znaleźć środki na to, żeby zaprosić ludzi, żeby zapewnić im warunki do pracy. I wtedy zwróciłam się do Birutę Januszkajty, która akurat wówczas stała się
prezesem Litewskiego Związku Pisarzy. I kto zna, jak funkcjonują wszystkie sprawy na Litwie, to wie, że trzeba przygotować wniosek, zwróci się do Litewskiej Rady Kultury. Tak to też ówczesny Związek Pisarzy zrobił. I ponieważ trzeba dla tego projektu było wymyśleć jakąś nazwę, Birutė Jonuškaitė fantastycznie wymyśliła nazwę, że to jest Sejmik Literacki. I właśnie dopiero odtąd, można powiedzieć, zwróciliśmy się też do Krasnogródy, bo to było absolutnie naturalne, bo to Miłosz był tym, który zainspirował to wszystko, żeby zacząć organizować sejmiki w Krasnogródzie. I można powiedzieć, że sejmiki krasnogródzkie mają już 10, zaraz będzie już 11, bo troszeczkę nam wyskoczyło w pandemię, żeśmy nie spotykaliśmy się, natomiast nie możemy pominąć tego, że tak powiem, pre-sejmikowego okresu, za który bardzo i raz jeszcze chcę podkreślić, dziękuję zarówno jako instytucja oraz osobiście panu Adamowi Pomorskiemu, ówczesnemu prezesowi Polskiego Pęklubu, dlatego że litewski i polski pęklub spotykali się, rozmawiali, zresztą, co jest bardzo ważne, włączali wtedy w działalność i nasze spotkania również ukraiński pęklub, również białoruski pęklub i nadzieją bardzo wielką naszą też jest, żeby do sejmików litewsko-polskich włączyć też naszych bardzo, bardzo dla nas ważnych zarówno przyjaciół, jak i kolegów i z Ukrainy i z Białorusi, czyli poetów i tłumaczy ukraińskich i białoruskich, bo sejmik ten miał różne odgałęzienia. W Krasnogródzie spotykaliśmy się latem, natomiast na przykład w Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu spotykaliśmy się kilka razy i w różnych formatach, zarówno ukraińsko-białorusko-litewsko-polskich, a też wówczas jeszcze kiedyś rosyjskich, spotykaliśmy się na przykład na zamku na wodzie w Wojnowicach. Także to jest bardzo wielka, duża i wieloletnia już praca i bardzo się cieszę, że rezultat tej pracy dzisiaj mamy na stole. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy pani Agnieszko coś jeszcze dodamy? Dobrze. Bo żeby dotrzeć ostatecznie do samej poezji, tutaj może zadamy po jeszcze jednym pytaniu autorom i potem po prostu pozwolimy przemówić wierszom. Giedrę, którą gościmy, w przekładzie pani Agnieszki Rębiałkowskiej, była publikowana w polskim almanachu Silesiusa i Fabulariach. Tutaj za podpowiedzią właśnie tłumaczki pani Rębiałkowskiej. Chciałem zapytać na początku o kontakty polsko-litewskie, jeśli chodzi o literaturę, ale może jednak zadajmy to pytanie trochę inaczej. Chciałbym się dowiedzieć o własnych doświadczeniach czytelniczych, jeśli chodzi o literaturę polską, czyli ogólnie co w przekładzie na litewski jest czytane z naszej literatury polskiej na Litwie. Ačiū. Aš galiu atsakyti ir apie lenkų literatūrą Lietuvoje. Šiaip Lietuvoje literatai myli lenkų literatūrą. Nėra taip, kad, kaip čia pasakyti, ir jauni literatai, kurie jau nebemoka lenkų kalbos, nes tie vyresni, tai savaime suprantama, kad jie ir skaito lenkiškai, ir kai buvo geležinė uždanga, jie veržėsi į Lenkiją ir ieškojo spaudos ir važiavo į teatro spektaklius ir domėjosi kinu. Jeżeli chodzi o polską literaturę na Litwie, no to można to podsumować jednym zdaniem. Litwini kochają polską literaturę, a ściślej litewscy literaci kochają polską literaturę i dotyczy to nie tylko tego starszego pokolenia, bo młodsze pokolenie języka polskiego już nie zna, więc obcuje z literaturą polską poprzez przekłady. Starsze pokolenie, dla starszego pokolenia literatów to właśnie Polska była tym okienkiem na zachód, bo w czasach żelaznej kultury to dzięki obcowaniu z literaturą polską, z jeżdżeniu na spektakle teatrów polskich, ci literaci mieli kontakt ze światem. Bet ir jauni poetai dabar, jie yra madoj domėtis kaimininių šalių literatūra. Lenkais, latviais, baltarusiais, ukrainiečiais, estais. Yra tiesiog tokia tendencija ir aš esu pastebėjus, kad jauni poetai, kurie jaunesni už mane,
na ja ten mielej skaito jakiś Zagajewski albo Herberta. Więc teraz wśród młodszych poetów i młodszych czytelników literatury, młodszych ode mnie, można mówić o takiej tendencji, a nawet modzie na literaturę krajów sąsiednich. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po literaturę, poezję łotewską, białoruską, ukraińską, estońską i nie jest dziwnym to, że młodzi znają na przykład Zagajewskiego albo Herberta z polskich poetów. Aš suprantu, kad Zagajevskis ir Herbertas irgi galbūt yra laikomi šiek tiek senienomis, kaip ir Kraševskis, bet iš tikrųjų literatai Lietuvoje, jie nu, truputį vėliau gal vėluoja tas. Aš nepasakyčiau, aš nesusiduriu su šiuolaikinė Lenkų literatūra, aš sutinku ir autorius, ten, pavyzdžiui, kokiam Versopolio projekte ar literatūros festivaliuose, bet visada yra tas polinkis domėtis šiek tiek ankstesniais, ko mes ne viską turim išverstą. Nie wiem do końca, jaki jest teraz w Polsce odbiór Herberta i Zagajewskiego, być może podobny do Kraszewskiego, ale czytam też tych współczesnych poetów, którzy są aktywni na przykład podczas festiwali. Spotykamy się na różnych festiwalach typu Wersopolis, na takich, które łączą poetów z całej Europy, czasami nawet z całego świata. Więc ta wzajemne poznawanie się odbywa się dosyć na bieżąco i aktywnie. Jeigu taip apie mano pačios santykį, tai universitete aš mokiausi lenkų kalbos pirmam kurse, bet aš lenkiškai nekalbu. Tas interesas domėtis išliko, esu turėjusi kursą Milošas ir Šimborska, tai buvo akademinis kursas, buvo gana daug žmonių ir Šimborska ir Milošas man iš tikrųjų yra svarbus poetai. Podczas studiów, jeżeli chodzi o mnie samą, to podczas studiów na lituanistycznych na Uniwersytecie Wileńskim przez jeden rok uczyłam się polskiego, ale się go nie nauczyłam do końca. Natomiast zainteresowanie kulturą polską zostało. Do tej pory pamiętam taki przedmiot, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Był to kurs poświęcony Miłoszowi i Szymborskiej. Więc dla mnie prawdopodobnie ta para autorów jest najważniejsza z polskiej literatury. Aš dar papildysiu šiek tiek Giedrę, nes jį beveik viską pasakė. Dar porą vardų, kurie tikrai buvo tokia savotiška sensacija irgi Lietuvoje. Tai Gombrovičiaus dienoraščiai, kurių pirmą leidimo buvo neįmanoma gauti netrukus ir jo ieškojo visi kaip kokios didžiausios retenybės, dabar jie perleisti, bet irgi, man atrodo, išpirkti. Ir antras dalykas buvo Ružėvičiaus poezijos rinktinė, kuri ypač jaunų poetų tarpę sukėlė tokį baisų sujudimą ir ten visi pirko, skaitė, citavo, dalinosi ir taip toliau. Ir trečias dalykas, man atrodo, kad tas ryšys su šiuolaikinė Lenkų literatūra, ypač poezija visada palaikomas per festivalius mūsų didžiuosius Druskininkų rudens ir poezijos pavasario, čia Lenkų poetas arba du, per kviečiami visada į festivalį, nebuvo metų turbūt, kad neatvažiuotų koks nors poetas. Tai šitas ryšys su šiuolaikinė poezija yra palaikomas visada. I Giedrę tutaj wymieniła bardzo dużo faktów, niewiele można dodać, ale jednak chciałbym dodać jeszcze kilka nazwisk. Polaków, którzy zrobili wielkie wrażenie na Litwinach. Pierwsze nazwisko to Gombrowicz. Jego dzienniki przetłumaczone na litewski stały się sensacją. Wśród intelektualistów pojawiła się taka moda na Gombrowicza. Prawie cały nakład był natychmiast wyprzedany. Niedawno wznowiono te dzienniki i one nadal cieszą się dużą popularnością. Drugie nazwisko to Różewicz. I Różewicz to był wybór jego wierszy w przekładzie Werty Aliszanka. W przykładzie Eugeniusa Aliszanki i z kolei Różewicz był bardzo popularny wśród młodszych poetów. Było w dobrym tonie znać Różewicza. I trzeci fakt, o którym chciałbym wspomnieć, to to, że zawsze współcześni polscy poeci uczestniczą w dwóch najważniejszych festiwalach poetyckich literackich na Litwie.
te festiwale to Wiosna Poezji, czyli Poezja z Pavasaris, które odbywa się w Wilnie i w Kownie i wędruje po całej Litwie, a drugi festiwal to Jesień Poezji w Druskienikach, to jest południowa Litwa, i tam zawsze staramy się zaprosić co najmniej jednego albo dwoje polskich poetów. Dziękuję bardzo. I dwa pytania, które chciałem skierować do Mariusza, jeśli mogę. Tutaj pojawiła się też informacja, kiedy przedstawiałem naszych gości, że Mariusz ma wydany w Polsce dwujęzyczny wybór wierszy Tu mieszkał Jonasz. I na spotkaniu obecna jest również pani Aleksandra Zinczuk, wydawczyni książek. Książka jest tutaj obecna, mogą państwo ją zakupić, do czego namawiamy. Wybór w postaci jednego tekstu tak naprawdę z tego zbioru był prezentowany jako taka migawka w przestrzeni Warszawy podczas akcji Wiersze w mieście. Jest to jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga dotyczy, to mnie bardzo zainteresowało, tutaj pani Agnieszka mi taką podpowiedź dała, mianowicie obraz Wilna w poezji Mariusza, który bardzo nie koresponduje, czy mało koresponduje z obrazem sentymentalnym, jaki jest utrwalony w naszej polskiej świadomości ogólnej poprzez lekturę bardzo wielu różnych tekstów na przestrzeni co najmniej dwóch stuleci. I myślę, że na koniec może jeszcze parę słów na temat tej akcji po wybuchu wojny z Ukrainą, jeśli byśmy mogli usłyszeć. Kilka dni temu Mariusz odebrał z kolegami litewską nagrodę Książka Zawożenie do Ukrainy samochodów z pomocą ze zbiórki Litewskiego Związku Pisarzy. Čia daug labai klausimų ir aš turbūt tada turėsiu baisiai ilgai šnekėti. Visų pirma, pradėsiu nuo knygos. Knyga štai, ją galima nusipirkti. Tai yra mano keturių knygų tam tikra rinktinė, plus keletas naujų eilėraščių, kurie neskelbti dar jokiose knygose. Bardzo dużo będę musiał mówić, ale postaram się w miarę krótko. Zacznijmy od książki. Więc wybór moich wierszy po polsku, wydany przez Warsztaty Kultury w Lublinie, w moim przykładzie, jest to wybór z czterech do tej pory wydanych na Litwie tom zbiorów poetyckich oraz jest tam parę wierszy, które dotąd nie były publikowane nigdzie, albo były publikowane tylko w internecie. Vertėjos atrinkimas gerokai skiriasi nuo mano įsivaizdavimo, kaip knyga turėtų atrodyti. Ir Agnieška taip labai užsispyrė, bet aš ją pasitikėjau, kad būtent tie eilėraščiai galbūt suskambės lenkiškai, kurie man pačiam skamba lietuviškai ne taip gerai, bet ir tas man labai patinka, nes tai yra iš esmės šis atrinkimas yra vertėjos darbas ir už šį tikrai labai už tai dėkingas. Jeżeli chodzi o dobór tekstów do tej książki, to wybór tłumaczki bardzo różnił się od mojej wizji tego, jak powinna wyglądać książka, ale tłumaczka się uparła, tłumaczyła, że pewne teksty wybrzmią dobrze po polsku, więc mamy to, co mamy. I myślę, że to jest w porządku, że wydawanie książek za granicą powinno być efektem jakiejś dyskusji, rozmowy pomiędzy tłumaczem a autorem. Dabar apie Vilnių. Aš šiaip užaugau ir augau ir mokiausi ir apskritai visą gyvenimą beveik gyvenu ne tam romantiškam senamiesčio Vilniui, o jo pakraščiuose, Žemieji Paneriai, Naujininkai, tai yra tokias Žemieji Paneriai industrinė zona, bent jau sovietmečiu buvo užteršta ir klaiki, o mėsos kombinatas, ten paukštynas, dar kažkas ir tokia smarvė eidavo iš tos pusės. Toks vien žodžiu užterštas rajonas, kuris visiškai nieko bendro neturi su gražiuoju Vilniumi, o kitas yra Naujininkai, kurie yra už stoties ir tai, man atrodo, pasako viską. A teraz o Wilnie. Większą część życia spędziłem nie w tej romantycznej, idealizowanej przez Polaków wileńskiej starówce,
ale w dwóch dzielnicach, które trudno jest idealizować. Pierwszą z nich były Ziemie i Panieryj. To są Dolne chyba Ponary, nie pamiętam jak po polsku to się oddawało. I to jest taka dzielnica przemysłowa, brudna, zanieczyszczona przez ten przemysł. Przemysł też nie jest z tych szlachetnych, ponieważ są to głównie kombinaty mięsne i fermy kurze. I wszędzie tam tchnie duch tego sowieckiego i postsowieckiego rozpaczy, można powiedzieć. I bez nadziei. A dzielnicą, w której obecnie mieszkam, to są Nauinienkej, po polsku Nowy Świat. I jest to dzielnica, która znajduje się przy dworcu kolejowym i myślę, że to mówi wszystko. Ir man iš tikrųjų labai patinka apie tą Vilnių rašyti. Man šiaip man yra labai įdomu, kaip miestas susitinka su ne miestu, su gamta. Ir su visom tom, ir visi tie Vilniaus pakraščiai, ir kaip transformuoja žmogus tas gražesias Vilniaus apylinkės, ne visą, dažniausiai blogąją pusę. Ir kaip susiduria vat, gamta ir žmogus, ir industrija, ir gamta, ir taip toliau. Ir tas Vilnius yra iš esmės turbūt svarbesnis negu tas senasis Vilnius, nes jame tiesiog gyvena daugiau žmonių. Didžioji dalis vilniečių negyvena gražiuose senamiesčio mūruose, o gyvena naujosiuose rajonuose ir va, tokiuose, apie kuriuos kalbu aš. Lubię pisać o Wilnie, bo tym, co mnie fascynuje, jest zderzenie człowieka i przyrody. Jest zderzenie, jest pokazywanie tego, jak miasto spotyka się z przyrodą, jak mieszkańcy miasta transformują okoliczne tereny. To jest to Wilno, o którym myślę jest sens pisać, dlatego że to Wilno piękne, idealizowane, Wilno starówkowe, to jest miasto, w którym mieszka mniej ludzi niż to miasto, które ja opisuję. Więc tam dzieje się więcej. To współczesne Wilno jest ciekawsze. Dobra, apie Ukrainę, iš tikrųjų, tai ta visa idėja prasidėjo 2022 spalį. Mes tiesiog kažkaip trys poetai nusprendėm nuvažiuoti į Ukrainą ir kad tiesiog dėl solidarumo. Ir kad nevažiuot tuščiai, tiesiog nupirkome automobilį, pakrovėm ir išvažiavom. Ir jau tam procese supratom, kad tai tikrai nebus pirmas ir paskutinis kartas ir kad mes tai darysim nuolat kaip įmanoma dažniau. A jeżeli chodzi o Ukrainę, to wyróżnienie było przyznane, o którym wspomniał pan wcześniej, dopowiem tylko, było przyznane przez Litewski Związek Wydawców Książek i to jest wyróżnienie, które się nazywa książka, jest przyznawane w różnych kategoriach. Te kategorie zmieniają się w różnych latach. Więc odebrał je w tym roku Mariusz i dwóch jego kolegów, od których zaczęła się cała ta akcja. A początkiem był październik 2022 roku, kiedy to trójka poetów Mariusz Burokas, Donatas Petrosius i Laurinas Katkus, który jest nie tylko poetą, ale też prozaikiem, postanowili jechać na Ukrainę, zawieźć tam pomoc po prostu z czystej solidarności. Nie chcieli jechać na pusto, więc kupili samochód, załadowali ten samochód rzeczami, o których wiedzieli, że będą przydatne na miejscu. Zorganizowali zbiórkę. Ta zbiórka oficjalnie szła przez Litewski Związek Pisarzy Literatury i już wtedy rozumieli, że to nie jest jednorazowa akcja, że to trzeba kontynuować i oni będą, czują potrzebę kontynuowania tego. Šiaip ta akcja iš abiejų pusių yra iš esmės literatų akcija, nes Ukrainoje mūsų veiklą koordinuoja poetė ir vertėja Katerina Michalicina. Ir per ją mes gauname visus užsakymus ir su ją tarėmės. Galų gale dalis taip pat Lvive ir Kijeve gyvenančių rašytojų prisideda prie tos pagalbos atvežtos paskirstimo ir prie mūsų šiaip bendrų įvairių akcijų tiek vertimo, tiek skaitimo, čia ir dar ir literatūra yra įtraukta. Nes mes kartais ir galų gale verčiam vienas kitą ir susitinkam skaitimuose Lietuvoje, nes Ukrainoje kažkaip kol kas dar nieko nedarėm tokio, bet Lietuvoje darom gana dažnai.
I tu warto podkreślić, że w obu krajach jest to akcja prowadzona przez literatów, bo po litewskiej stronie wiadomo, po ukraińskiej stronie akcję koordynuje Kateryna Michalicyna i jej przyjaciele, cała siatka, którą stworzyła, oni przekazują później te rzeczy, które przywozimy tym, którzy ich potrzebują. I chodzi nie tylko o pomoc materialną, ale jest też to jakieś wsparcie duchowe, dlatego że tłumaczymy się nawzajem, czytamy swoje wiersze. W Ukrainie do tej pory nie było takich wieczorów czytania, ale w Wilnie mieliśmy już kilka imprez, podczas których poświęconych literaturze ukraińskiej. No ja osobiście tos skaitymai jos turbūt bus per šių metų knygų mugę, bus organizuojama skaitymus žuvusiems ir kariaujantiems poetams pagerbti, tai skaitysime ir žuvusių autorių eilės, ir Maksimo Krivcovo, ir Viktorijos Amelinos, o taip pat kariaujančių Arturo Dronio, Jarinos Černogus ir visų kitų. Tai ta akcija materialiai eina savo ruoštų ir dabar tęsis, mes turbūt važiuosim vasario vidury 10 ar 11 kartą. Ir kartu tie patys skaitymai ir tarpusavio vertimo darbas taip pat. Jedno z takich większych imprez, które będziemy organizować w Wilnie, to będzie spotkanie podczas Międzynarodowych Targów Książki w Wilnie, które są pod koniec lutego. I będziemy wtedy czytać wiersze tych poetów ukraińskich, którzy zginęli na froncie albo w wyniku bombardowań i będziemy czytać wiersze Maksyma Krywcowa, Wiktorii Ameliny, z żyjących Artura Dronia, jeszcze kilku innych autorów. Natomiast tuż przed tymi targami pojedziemy do Ukrainy po raz 10 czy 11. Właśnie w tym momencie zbieramy pomoc. Problem jest z samochodami, tak? Bo teraz, o ile na początku łatwo było kupić te samochody, to teraz nie jest tak łatwo dostać. Dziękuję bardzo. Tak, chcielibyśmy jeszcze może poprosić o zabranie właśnie w temacie Wilna, głosu na temat Wilna. Aš esu gimusi ir augusi mažame miestelyje, į Vilnių atvažiavau būdama 11, mokiausi Čiurlionio meno mokykloje, kuri yra nacionalinė meno mokykla, gyvenau internete. Tai man Vilnius yra toks šiek tiek išvietinimo vieta, kur atveža tave į internatą. Tas internatas nebuvo labai nuostabus, tai ne Britų internatas, tai buvo posovietinis internatas. Bet vis tiek man tas Vilnius turi romantikos ir man... Ne tas industrinis kaip Marijaus Vilnius, bet priešingai turistinis, kičinis, turginis, Halės turgus, Aušros vartai, čia yra arkikatedra, čia yra mano vietos ir man jos labai simpatiškos. Ja urodziłam się i wychowałam w małym miasteczku, ale przyjechałam do Wilna jako 11-latka, ponieważ uczyłam się w takiej szkole dla artystycznie uzdolnionej młodzieży. To jest Ciurlionka tak zwana, czyli Szkoła Ciurlionisa. I mieszkałam w internacie. Nie był to internat w stylu brytyjskim, tylko internat postsowiecki, dosyć ponury, więc czułam się w tym Wilnie jak na zasłaniu. Ale teraz lubię Wilno, tylko że tym, co mnie interesuje w Wilnie, to inaczej niż w przypadku Mariusza. Nie jest to Wilno postprzemysłowe, industrialne, brzydkie, tylko właśnie to Wilno turystyczne, kiczowate. Wilno hali targowej, katedry. To Wilno, które ma ten taki, no właśnie, kiczowaty urok. To jest dla mnie romantyczny urok Wilna, z domieszką kiczu. Ir aišku, Vilnius man yra Vilniaus universitetas, tai reiškia studijų vieta, bibliotekos. Nors per visą savo gyvenimą Vilniuje esu pagyvenus naujoje Vilniuje, pavyzdžiui, kuris yra ganėtinai toksai egzotiškas rajonas, kur labai daug rusų, baltarusių ir lenkų mažiau, aišku, bet toksai labai egzotiškas rajonas, kur visi kalba tuteišiškai, į tave kreipiasi parduotuviai rusiškai ir tokia irgi egzilė Vilniuje buvo.
oczywiście z ważnych miejsc w Wilnie dla mnie. Trzeba wymienić jeszcze Uniwersytet Wileński, jego wspaniałe biblioteki. A z dzielnic Nową Wilejkę. Nowa Wilejka jest czymś wyjątkowym na tle Wilna, dlatego że to jest miejsce, taki tygiel można powiedzieć kulturowy. Jest to miejsce, w którym do tej pory mówi się po tutejszemu, czyli mieszanką litewskiego, białoruskiego, polskiego. W sklepie do tej pory trzeba umieć zrozumieć pytania zadawane po tutejszemu. Od siebie mogę dodać, że z Nową Wilejką był związany Konwicki. To jest też takie miejsce ważne dla kultury polskiej. Ja myślę, że w tym momencie może już przejdźmy do wierszy, bo rozmawiamy już godzinę, więc czy na początek możemy Giedrę poprosić? O, tak? Ai, gerai. Man pačia pasakyti. Halės turgus, čia kaip tik bus eilėraštis apie Halės turgų, kuris yra Vilniuje prie stoties. Ir čia netgi miniu Šimborską, kuri irgi, kiek suprantu, labai mėgo visokius kičinius daikčiukus. Będzie to wiersz osnuty wokół wspomnianej przed chwilą hali targowej. To jest takie duże targowisko, teraz już trochę ładniejsze niż wcześniej, znajdujące się niedaleko dworca wileńskiego i wspominam w tym wierszu nawet Szymborską, która podobnie jak ja fascynowała się kiczem. Halės turgus. Visos turgavietės turi savus kvailelius. Sliukina maišais apsikrovusi, murma po nosimi, bet kad ir praeiviai girdėtų. Krasavica, sako man, tikrai, kaip pirštų į akį pataikė. Čia nemažai tokių su vienetiniais bruožais. Eilė prie vištienos išgirdau cipsinčius viščiukus. Dairiausi gal kokią kanarėlę iš suvenyrų skyriaus, ar žvirbliai pakraigė suskridę iš lauko. Bet ne, tai buvo tikrai staiga iš kiaušinių išsiritę viščiukai. Pardavėjų dainavimas, replikos, žegnojimasis prieš šitarę senutę. Myliu dievą, neapgaudinėjau jūsų. Dvi siūlomų drabužių tonacijos, juodai pilki ir ryškios spalvos, iš jų visuomet atpažinsi estetinį luomą. Nuostabus pritrenkiantis kičas, turinio šizą vainikuoja pukai ir blizgučiai. Jaunavedžių skulptūrėlės greta nukryžiuotojo, tikiuosi panašiame rojuje reziduoja Šimborska. Gerą nuo daržovų gyvybės, įbrėžimų karpių nugarose, lašinių dūmo, nuo skarų raštų pėtkelnių margumino, pižamų su mikimauzais, petnešų komiksų, gerą nuo maloniai trenktų daiktų gausybės, pigių įspūdžių eilėraščiui. Nemaniau jau, kad kas gyvenime dar labiau nustebintų. Ja przeczytam wiersz Giedrę w tłumaczeniu Łucji Matusiak. Hala targowa. Wszystkie targowiska mają swoich wariatów. Idzie taki zgarbiony, obładowany torbami, mam rocze pod nosem, ale tak, żeby przechodnie też słyszeli. Krasawica, mówi mi jeden, trafił jak kulą w płot. Jest ich tutaj niemało, każdy to ekscentryk. W kolejce do drobiu usłyszałam piski kurczaków. Rozglądam się, może to jakiś kanarek z działu pamiątek albo wróble pod karnicą, co wleciały z dworu. Ale nie, to były naprawdę kurczęta, właśnie wykluły się z jajek. Stare śpiewki, odzywki handlarek, znak krzyża nad nieufną, przed nieufną staruszką. Jak Boga kocham, nie oszukałam pani. Dwie tonacje wyłożonych ubrań, czarno-szare i w jaskrawych kolorach. Niezawodny wskaźnik estetycznej kasty. Niesamowity, oszałamiający kicz, ze schizowaną treść wieńczą piórka i błyskotki, figurka pary młodej obok krucyfiksu. Mam nadzieję, że w podobnym raju rezyduje Szymborska. Dobrze mi robi wigor warzyw, draśnięcia na karpich grzbietach, zapach wędzonej słoniny, wzory chustek, pstrokacizna rajstop, piżamy z Mickey Mouse'ami, plątanina ramionczek, obfitość niedorzecznych przedmiotów, tanich wzruszeń w sam raz na wiersz. Nie sądziłam, że życie może mnie jeszcze czymś zaskoczyć. Ir eilėraštis apie šventąjį Kazimierą. Mano poezijoje yra gana daug religinių motyvų. Nepaisant to, kad esu LGBT, aš save suvokiu kaip katalikė, esu praktikuojanti, laikau save bažnyčios dalimi. Bet mano eilėraštis visada yra tas toks dvigubumas, toks kažkoks prieštaravimas, kai kurie žmonės nesupranta kaip blasfemija, nors aš visiškai to nenoriu reikšti. Pavyzdžiui, kažkada esu skaičius Švedijos bažnyčioje, tai jie ten, kadangi labai tokie politkorektiški, jie sakė, čia bažnyčia, gal tu šito eilėraščio neskaityk, nes čia gali kas nors įsižeisti. Kolejny wiersz to będzie wiersz o świętym Kazimierzu.
W mojej poezji motywy religijne pojawiają się dosyć często, niezależnie od tego, że definiuję się jako LGBT. To jestem katolicką, to jestem katoliczką i to praktykującą katoliczką, uważam siebie za część kościoła. Tylko że w tych moich wierszach jednak zawsze pojawia się jakaś taka wewnętrzna sprzeczność, jakiś taki dramat, coś, co może ludzi szokować nawet. I kiedyś czytałam w kościele w Szwecji, gdzie wszyscy są tacy poprawni politycznie i z dużą niepewnością czytałam te wiersze, bo pytałam, czy to rzeczywiście pasuje przestrzeń i temat. Świątecki Kazimieras. Mačiau danguje sklendžiantį erelį, vieną galvį, matyt, ne iš herbo ištrūko, mirsim arba nugalėsim. Stovi eilė prie klausyklos, kaip kadaise prieš 14 metų, kai dar tokia graži būdavo nuodėmių atleidimo mistika. Į koplyčią eina vyriškis, kurį berods pastebėjau gėjų klube, įžengianti pro duris su geltonomis frezijomis, vieną puokštę paliko rūbininkui. Atsižadu mirties dvasios, atsižadu savižudybės dvasios, tegu mane apleidžia Akedija ir Jezabelė. Žvakių tabletės panašios į gyvas mintis. Ar pripažįstate, kad jūsų dukrai reikia matyti vyrišką tėvą? Klausė nuodėm klausys. Te pajėgiu medituoti paveikslo paslėpto po šarvais trirankystę. Į trečią ranką jis mums reikalingas. Atsižadu nemylėjimo perversijos ir paniekostai perversijai, lai prasimuša žiedai pro šarvus švento Kazimiero dieną. Kalbama, kadais monsinjoras ten palaimino gėjų porą. To jest wiersz w tłumaczeniu Agnieszki Rębiałkowskiej. Święty Kazimierz. Widziałam, jak w niebie szybuje orzeł. Jednogłowy, czyli nie z herbu, rodem śmierć albo zwycięstwo. Stoję w kolejce do konfesjonału, jak dawniej, kilkanaście lat temu, kiedy taka piękna mi się wydawała tajemnica grzechów odpuszczenia. Do kaplicy wchodzi mężczyzna, którego chyba pamiętam z klubu dla gejów. Wparadował tam z żółtymi frezjami, jeden bukiet dał szatniarzowi. Wyrzekam się ducha śmierci, wyrzekam się ducha samobójstwa, niechaj ode mnie odstąpią Jezabel i Acedia. Tabletki świeczek, jak żyjące myśli. Czy pani przyznaje, że pani córka potrzebuje kontaktu z ojcem, mężczyzną? Pyta spowiednik. Jakoś zdobywam się na kontemplację ukrytej pod srebrną zbroją trójręczności obrazu. Jest na mnie zbędny jak trzecia ręka. Wyrzekam się perwersji niekochania i pogardy wobec tej perwersji. Niech kwiaty przebiją metal na świętego Kazimierza. Mówią, że kiedyś monsignore pobłogosławił tu parę gejów. I wiersz jest opatrzony przypisem, kto to był monsignore. Monsignore Kazimierz z Wasilauskas, litewski duchowny katolicki, więzień polityczny i zesłaniec. Następnie pracował na Łotwie jako księgowy w kołchozie i elektryk w fabryce po powrocie na Litwę. W 1969 roku pełnił posługę kapłańską w Oranach i w Wilnie. Był między innymi proboszczem parafii katedralnej, w której znajduje się portret świętego Kazimierza Trójrękiego, rektor wileńskiego seminarium duchownego, autorytet moralny nie tylko dla katolików. Poeta Justynas Marcinkiewicz mówił o nim, otworzył katedrę na wszystkich, na wierzących i niewierzących, na ateistów i komunistów. Wyprowadził Boga z katedry do ludu. Dziękujemy. To teraz poprosimy Mariusza, tak, o przeczytanie swoich utworów. Mhm. Čia kaip tik tas eilėraštis, kur šitą pasiskolinau iš Krasnogrūdos Rumelio. I to właśnie jeden z tych wierszy, które sobie przywłaszczyłem, gdzie przywłaszczyłem sobie część Krasnogródy. Ten saugoma dalis Venslovos Tomo Venslovos bibliotekos, aš ją apžiūrinėjau ir man kažkaip pora eilučių galva atėjo. Znajduje się tam część księgozbioru Tomasa Węclowy. Oczywiście jak zawsze pierwsze miejsce, które mnie interesuje w nowej przestrzeni, to jest biblioteczka. Oglądałem te książki, kilka wersów. Przyszło mi do głowy. Interieras 5. Siauras langas. Vėjas vis įkiša šlapią lapo leteną. Apačioje parke glebėšiuojasi slidžios skulptūros. Namas aukštai. Įsirežęs į pritvinkusį dangų kaip Ruščico paveikslę.
Kambariams tinka prieblanda, ilgam užtepta tamsos kosmetika. Lentynose niekučiai iš senųjų meistrų paveikslų, istorijos graužikų spiralės. Viduje niekaip nerandi savo vietos, reikia klaidžioti, vis perbraukiant ranka lakuotus paviršius. Taip neramu, tarsi pamiršus būtiną žodį. Taip neramu, tarsi jaučiant, kaip kibirkščiuoja sienai teksto laidas. Ir godžia, tylia ugnim, užsiliepsnoja knygos. Interiery 5. Wąskie okno. Wiatr wpycha mokre łapsko liścia. Na dole, w parku, pieszczoty śliskich posągów. Dom sięga wyżej, wrzyna się w obrzmiałe niebo, jak uruszczyca. Pokoje lubią półmrok. Pasuje im permanentny makijaż ciemności. Na półkach drobiazgi z obrazów dawnych mistrzów, tawuły gryzoni historii. Nie możesz znaleźć sobie miejsca, błądzisz, dłoń się ślizga na lakierowanych powierzchniach. Niepokój, jakbyś zapomniał niezbędne słowo. Niepokój, jakby w ścianie iskrzył kabel tekstu. A książki buchają cichym, zachłannym ogniem. Ir dar vienas eilėraštis susijęs su Ukraina. Tokia, galbūt tokie įspūdžiai iš mūsų kelionės į Černihivą, kur vežėm pagalbą vaikų bibliotekai. A kolejny wiersz z kolei jest jest w nim trochę z tych naszych wyjazdów do Ukrainy. Konkretnie ten wiersz, to wiersz o Czernichowie, gdzie wieźliśmy pomoc dla biblioteki dla dzieci. Černihivo wiśnia. Laiko szoknim sujemus visą się ziemę, augant istorijos griaučių, šalmų, kardų ir patrankų. Įtemptos medžio gyslos kraujo uogom prinoksios derlius, kraujo uogom ir sviedinių švilpesių, sirenų gaudesių niekada nepamiršimo. Žolės lepia sprogimų raupus, pušys spiečias linksta užstoja. Ten tuštuma, ten žioji langais išdaužyta vaikystė, nušautas mokslas, kalba išmuštais plytų dantimis. Ten laikosi įsikibus sienos penktokė solėsios tapytą saulėgražą, senutė mina dviratį, žegnojasi, gaudžia gaudžia sirenos. Pasaulį praplėšė, pradūrė į kamolį, kiša veidą vidun plėšri ir bejausmė tamsa. Viskas kaip visat, griuvėsiuose skleidžiasi pienės, kybo beržė lango rėmas ir rausiasi kurmis gilin minos skeveldra. Šimtametė vyšnė, aš grįšiu, aš ragavau tavo kraujo karolių, aš spausiu delne tavo sprangų ir slidų uogos kauliuką, aš apeisiu šio miesto cerkves, tik ten supratau tikrą santūrų jų grožį. Skulptūrų randai bus užgyję, užsitrauks suraižyti šūkiam knygų viršeliai ir aš vėl mokėsiu kalbėti. Gaudžia, gaudžia, sirenos virš cerkvių drobulių, virš upės, virš istorijos. Ten, kur pastatėm mašiną, duobė ir kolonų skeveldros. Ten wiersz, przekład tego wiersza był opublikowany w ostatnim w dziejach numerze bydgoskiego czasopisma Fabularie. Oprócz wiersza Mariusa można tutaj znaleźć też no, przykłady wierszy kilkunastu litewskich autorów i kilkorga prozaików. Często są to przekłady właśnie młodych tłumaczy, którzy rośli i doskonalili się na sejmikach krasnogródzkich. A zatem Mariusz Burokas, Czernichiwska wiśnia. Korzenie czasu przeryły całą tę ziemię. Rosną na szczątkach historii, na hełmach, mieczach i armatach. Żyły drzewa wezbrały, zaowocuje krwawo, wisienkami krwi, świstem pocisków, wyciem syren do nieodpamiętania. Trawa zakrywa dzioby po wybuchach, sosny się cisną, gną, zbijają w barykady, tam pustka. Tam zieją okna stłuczonego dzieciństwa, rozstrzelana edukacja, mowa z wybitymi zębami cegieł. Tam czepia się ściany słonecznik namalowany przez Ołesię z piątej klasy. Staruszka pedałuje na rowerze, żegna się, wyją, wyją syreny. Świat rozdarli, przebili jak piłkę. Do środka pcha twarz, drapieżna nieczuła ciemność. Wszystko jak zawsze. Na ruinach kwitną mlecze, klekocze, na brzozie okiennica i podkopuje się jak kret coraz głębiej odłamek miny. Stuletnia wiśnio, ja tu wrócę. Skosztowałem paciorków twojej krwi.
palce zacisnę na dławiącej śliskiej pestce, obejdę cerkwie tego miasta. Dopiero tam zrozumiałem, że ich piękno jest powściągliwe. Blizny rzeźb znikną. Zasklepią się poharatane przez pociski okładki książek i znów będę umiał mówić. Wyją, wyją syreny nad całunami cerkwi, nad rzeką, nad historią. Tam, gdzie zaparkowaliśmy samochód, dół i roztrzaskane kolumny. Šiaip tu tom kolonom ir duobė yra iš tikrųjų teisybė, nes po 3 mėnesių į tą vietą, kur mūsų mašina stovėjo prie Černihivo teatro, atskriejo kaip tik raketa ir duobė atsirado. Komentarz do tego dołu i roztrzaskanych kolumn. Rzeczywiście nasz samochód stał niedaleko budynku teatru i później po 3 miesiącach od naszej wizyty tam dół się pojawił, bo spadł pocisk. Tak. Dobrze. Chce pani powiedzieć? Proszę. Jeśli jeszcze państwo żyją. To. Oprócz Paus w milczeniu, czyli takiej publikacji, która podsumowywała całą dekadę twórczych kontaktów w Krasnogródzie, w minionym roku ukazało się dosyć dużo innych publikacji dotyczących literatury litewskiej, a zwłaszcza poezji. I niektóre z nich mogę dzisiaj pokazać. To jest tom wybór wierszy Auszry Kazilionajtie, Osobista pustka. Jest to przykład Pauliny Ciuckiej i ta książka też jest dwujęzyczna, bo to jest ta sama seria, w której ukazał się tomik Mariusa. Wydawcą są Warsztaty Kultury w Lublinie, czyli Ola Zinczuk, która gdzieś tutaj jest. Można pytać o to tak. Oprócz tego ważnym i od dawna wyczekiwanym zbiorem był zbiór wierszy Antanasa Ioninasa, Inna się nocą zdaje delta dłoni. Jej niestety nie mogę pokazać, bo mam ją w Budapeszcie, a nie tutaj. Jest to książka w przekładzie Adama Pomorskiego i Rasy Rimickajty. I książkę tę wydało Kolegium Europy Wschodniej z Wojnowic w Wrocławiu. Ale to nie wszystko, bo to był czas, rok takich, to był w ogóle rok, w którym Wilno świętowało swoje 700-lecie, dlatego że to była 700-na rocznica napisania przez wielkiego księcia Giedymina listów do całej Europy z wezwaniem dla krawców, szewców, innych rzemieślników, żeby osiedlali się w Wilnie. Więc w tym 2023 roku w Polsce ukazało się kilka takich publikacji worków, można powiedzieć. Nasz wybór Pauzy w milczeniu, cały numer lubelskiego akcentu poświęcony kulturze litewskiej szeroko pojętej. Mamy tutaj nie tylko przykłady literatury, ale są też eseje, takie teksty przeglądowe o muzyce, o sztukach plastycznych, o współpracy kulturowej. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Mamy wspomniany już ostatni numer czasopisma Fabularie. Tutaj mamy głównie przykłady literatury. I mamy wreszcie książeczkę, której do tej pory jeszcze nie było w naszych dziejach takiej publikacji. Jest to Pojemny horyzont, czyli autorski wybór wierszy dokonany przez Bartosza Połońskiego, o którym w Polsce ostatnio było słychać za sprawą powieści Robcik, napisanej w całości współczesnym polskim językiem z Wilna. Czyli on narobił dużo zamieszania i zresztą może był też głośny, dlatego że zachwyca się nim Ziemowit Szczerek, który wypisuje pan na cześć tej książki i autora. Właśnie, także to jest ten sam człowiek i to tylko jego kolejna idea polega na tym, że on poczytał tomiki młodych autorów z Polski i z Litwy, starał się znaleźć jak gdyby trzy wspólne takie ośrodki ideowe, według których udałoby się pogrupować te wiersze, więc mamy tutaj dział tożsamość, relacje i
trzeciego zapomniałam w tym momencie, ale, ale warto poczytać. I to jest też książka dwujęzyczna. Czyli ideą jest wzajemne tłumaczenie się Polaków na litewski, Litwinów na polski. I tu nie ma nic sentymentalnego albo kresowego Wilna. To jest czasy obecne. Chyba tyle. Jeśli nie wiem, oddajemy głos słuchaczom, to może ja zanim przekażemy mikrofon, chciałam wykorzystać ten moment na podziękowania dla instytucji, które od początku jakby wspierają ideę sejmiku, więc dziękowaliśmy już Rasie. Oczywiście, oczywiście. Dziękujemy bardzo. Rasie już to robiliśmy. Dziękujemy Litewskiemu Instytutowi Kultury i Radzie, Litewskiej Radzie Kultury, bo to ona wspiera finansowo te i inne akcje promujące literaturę litewską, kulturę litewską w Polsce, również wszelkie projekty wydawnicze. Bardzo dziękujemy Litewskiemu Związku Pisarzy za to, że od początku sejmików są aktywni, są z nami i że chcą dalej ten projekt prowadzić. Bardzo dziękujemy Fundacji Ośrodkowi Pogranicza, Państwu Czyżewskim, Agacie Szkopińskiej, która od początku sejmików jest tą osobą, która w Pograniczu koordynuje cały proces, ale też Agacie Wasilewskiej, która tutaj z nami dzisiaj jest i też prowadzi te relacje. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, tłumaczom, autorom, wszystkim, którzy się przyczynili. Kseni Konopek, która przygotowała te piękne ilustracje, wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że ta książka mogła się ukazać i mogła się ukazać w takiej formie. Dodamy, że naprawdę to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo naprawdę spodziewałyśmy się wszystkiego. W tym projekcie brało udział ponad 50 osób, tak? Ponad 30 autorów, kilkunastu tłumaczy, kilka osób, które przygotowały oprawę graficzną i tam mogło się wydarzyć wszystko, a termin był dosyć napięty. I musimy przyznać, że naprawdę wszystko szło zadziwiająco gładko, współpraca wyglądała naprawdę, naprawdę dobrze i dzięki temu, że wszyscy się tak aktywnie, wszystkim tak bardzo zależało na tym, żeby ta książka się ukazała, udało się to zrobić na czas i dzięki temu mogą Państwo tę książkę teraz oglądać. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że ta książka mogła, ta i wszystkie inne, o których tutaj też mówi Agnieszka, bo to musimy podkreślić, że nie tylko ta książka jest rezultatem sejmików. Rezultatem sejmików jest wiele książek, które powstały jakby z inspiracji tymi spotkaniami sejmikowymi. I to jest jakby no, największa jakby zaleta tych sejmików, że sejmiki tworzą impuls, a potem ta iskra już jakby rozpala kolejne ogniska i ta współpraca już się toczy jakby automatycznie i pojawiają się, i naprawdę pojawiają się, te litewskie książki się pojawiają, one nie zawsze są widoczne gdzieś, nie zawsze jakoś tak funkcjonują mocno w świadomości szerszej czytelniczej, natomiast jeśli ktoś się choć trochę interesuje literaturą litewską, to te książki znajdzie i ich wcale nie jest mało, także zachęcam wszystkich Państwa do szukania i do czytania literatury litewskiej. Aš dar truputį įsiterpsiu. Buvo labai mažai poezijos, aš norėčiau, kad Agnieška ir Joana perskaitytų bent po vieną savo mėgstamiausią eilėraštį iš šitos rinktinės lenkiškai. Tutaj Mariusz powiedział, że ponieważ trochę za mało było poezji na tym spotkaniu, to chciałby, żebyśmy my jeszcze z Agnieszką przeczytały po jakimś swoim ulubionym wierszu z tej antologii, co z przyjemnością oczywiście uczynimy. A ja na przykład przeczytam wiersz Enriki Strogajte w tłumaczeniu Agnieszki Rębiałkowskiej i wiersz nosi tytuł Anioł kumpel Bronki. Ja tylko pytanko, jak z tym żyć? No z tym wszystkim, co się nie da. Z wypatroszonymi skrzydłami frunąć pod frunę. Ciągle jeszcze niestety fruwam ku zdziwieniu rzeźnika. Że co, że Bóg? To czemu jedną ręką sypie sól, to akurat jasne, a drugą wegetę? Tak naprawdę chciałem zapytać, ma pani może drobne? Na bilet mi brakło. Nie na sam bilet, na drogę też. No to obie tak smutno kończymy.
Wiersz Ony Jałtekie w przykładzie Łucji Matusiak w trawie, po litewsku żaleje. I tyle dzieciaku człowiek musi przeżyć życie. Nic trudnego. Zmęczyłeś się, to poleż w przydrożnej trawie. Iść możesz ile chcesz, ziemia płaska jest jak stół, a ty pełzasz po blacie jak muszka. I tyle. Bo czego więcej od nas dziecko oczekiwać poza tą kreską między datami? Dziękujemy bardzo i zachęcamy do zadawania pytań. Jeśli mają Państwo jakąś refleksję, bądź chcieliby Państwo zadać pytanie któremuś z naszych gości, to właśnie to jest ten moment. Bardzo dużo tutaj było podziękowań, ale ja też chciałam podziękować Wam jako autorkom przekładu, że przybliżacie nam też tę właśnie współczesną literaturę litewską. Z takich ciekawostek na bieżąco, bo wspominaliście również Akcent, który przez wiele lat też stara się literaturę litewską popularyzować, nie tylko my w warsztatach kultury, za co dziękuję, że pamiętacie też o nas. A w Akcencie pojawi się recenzja z książki, właśnie z antologii. Wiem, że pisze ją Grześ Jędrek. To taka ciekawostka. Natomiast pytanie też moje jest takie, jak polegała praca wasza jako tłumaczek przy wyborze i jak długo właściwie pracowałyście nad tą antologią, bo ze swojego jednak krótkiego doświadczenia wiem, że praca nad antologiami jest naprawdę wyjątkowo trudna i wymaga jednak pod wieloma względami technicznymi i tak dalej. I zresztą wielu autorów, nie tylko autor, tłumacz, tak, czy tłumaczka, ale o wiele więcej. Więc jak dokonywałyście wyboru, jaki jest ten klucz i trochę więcej o tych pauz w milczeniu. Piękne dzięki. Czasu miałyśmy mało, dlatego że idea pojawiła się na sejmiku w 2022 roku, który był jesienią w listopadzie czy październiku, jakoś tak. I wtedy pojawił się pomysł, że to byłoby piękne wydanie takiego wyboru, to byłoby piękne podsumowanie 10 lat sejmików. Tylko że, no i Joanna zgodziła się wtedy koordynować wszystkie prace związane nad tym wyborem. Zaprosiła mnie do tandemu i przez kilka miesięcy nie wiedziałyśmy, czy uda się uzyskać finansowanie. Więc już powoli zaczęłyśmy sobie organizować te prace, ale bez żadnej pewności, że ktokolwiek nam za to zapłaci, że ktokolwiek zapłaci autorom, że będzie w ogóle jakieś środki na druk. Ale wszyscy zgodnie chcieli tę książkę wydać, więc jak gdyby wszyscy ryzykowaliśmy trochę, zarówno wydawcy, jak i autorzy tej książki. I wiosną, w marcu bodajże, składaliśmy wniosek. W maju dowiedzieliśmy się, że do Litewskiego Instytutu Kultury, któremu jeszcze raz bardzo dziękujemy. I w maju okazało się, że finansowanie będzie. No i zaczęłyśmy pisać do wszystkich, do autorów o zgodę, do tłumaczy. Trzeba było po pierwsze wymyślić koncepcję książki, bo podczas sejmiku była tłumaczona zarówno poezja, jak i proza, ale prozy w tym kierunku, czyli z litewskiego na polski znacznie mniej. A chciałyśmy, żeby ta książka miała takie wyraźne oblicze, żeby ona była nie tylko publikacją jubileuszową, ale po prostu, żeby dobrze ją się dało czytać. Więc zaczęłyśmy zwracać i chciałyśmy, żeby ona reprezentowała nie tyle litewską poezję współczesną jako taką, bo to jest za mała publikacja, jak na taki cel, ale żeby reprezentowała w pełni sejmiki jako to miejsce, gdzie spotykają się ludzie. Więc zależało nam na tym, żeby jak najwięcej uczestniczących dotąd w sejmikach autorów żyjących, bo tłumaczyliśmy też klasyków litewskiej literatury, więc tu chcieliśmy pokazać autorów żyjących, miało swoje wiersze w tej publikacji i żeby jak najwięcej tłumaczy, zarówno tych doświadczonych, jak i młodych, mogło mieć swoje przekłady w tej publikacji. Tutaj to jest trochę dłuższa opowieść i opowiadamy o tym we wstępie, więc może ja teraz się nie będę tak bardzo rozlewać. Byli tacy tłumacze, którzy albo zajmują się teraz czymś innym, albo są genialni,
jak Aga Smarzewska na przykład, albo Michał Piątkowski, albo Jasia Bożeńska, czyli tłumaczą, ale na przykład niekoniecznie tłumaczeni przez nich autorzy pasowali do tej książki, bo byli to klasycy dawno już nieżyjący. No i to, co trzeba podkreślić, bo to się rzadko zdarza w tego typu zbiorach, my prosiłyśmy, żeby to tłumacze zaproponowali teksty. Czyli kierunek był nie od autorów do tłumaczy, tylko od tłumaczy do autorów. I później pytaliśmy autorów, czy mają coś przeciwko. No większość nie miała na szczęście, ale odpowiedź, Asia, może chcesz coś dodać? Chyba wszystko. Czyli w sumie kilka miesięcy, bo my od maja w lipcu musiałyśmy oddać książkę do składu. W sierpniu były niektóre, tak. Cały już ta główna część redaktorska się odbywała dosłownie w ciągu kilku miesięcy. Dosłownie w ciągu kilku miesięcy, bo oczywiście my, jak już się ubiegaliśmy, znaczy pogranicze pisało wniosek do Instytutu Litewskiego Instytutu Kultury, taki projekt właśnie wydawniczy i jak już wiedzieliśmy, że ten wniosek jest składany z nadzieją, że zostanie on jakby przyjęty przez Instytut i że środki zostaną przyznane, już wtedy korespondowałyśmy z autorami, z tłumaczami, żeby się przygotowywali, żeby myśleli o tym, znaczy do autorów przede wszystkim, czy się zgadzają, a do tłumaczy, czy żeby już sobie myśleli o tym, które teksty by chcieli, kto co ma, co by chciał pokazać. I dopiero potem z wielkiej excelowskiej tabelki z tekstami, które zostały zgłoszone, starałyśmy się ułożyć publikację, to znaczy, żeby to rzeczywiście nie był taki worek różności, tylko żeby to się układało w jakąś spójną całość i jakiś taki szerszy kontekst literatury, poezji litewskiej ukazywało. Jeszcze raz chciałabym podkreślić to, o czym już była mowa. Ta książka zawiera nie tylko wiersze w przykładach, ale też biogramy. I te biogramy pisałyśmy od nowa, głównie Asia zajmowała się tym, ale bardzo zależało nam na to, żeby te biogramy nie służyły autopromocji, tylko żeby zawierały jak najwięcej informacji o literaturze litewskiej ukazującej się w Polsce. I na przykład, jeżeli są biogramy Mariusza czy Giedry, to wtedy jest w nich wzmianka o tym, co po polsku można przeczytać, ich autorstwa. Tak samo przy tłumaczach wymieniałyśmy, to są czasami bardzo nudne biogramy, bo to jest seria tytułów książek i kiedy one się ukazały, ale chodziło nam o to, żeby było w jedno miejsce, gdzie wszystkie te informacje są zebrane. Także proszę nie myśleć, że te dłuższe biogramy tłumaczy służą właśnie autopromocji, tylko to jest taka informacja dla czytelników, co mogą znaleźć po polsku, kiedy to się ukazało, w jakim wydawnictwie, czyli chciałyśmy jak najbardziej się przysłużyć literaturze litewskiej w Polsce, żeby czytelnikom dać jak najwięcej wskazówek, gdzie się mogą skierować po litewskie książki. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o układ książki, to mamy tutaj układ alfabetyczny, ale według imion, konsekwentnie według imion, po to, żeby pokazać, że ta książka jest efektem takiego bardzo serdecznego spotykania się co roku, opowiadania sobie o tym, co się w naszym życiu dzieje, co nam się podoba albo nie podoba, żeby został tu ślad tego, żeby jakby wszystko grało w tej książce, wszystko się ładnie splotło i te grafiki, i te teksty. I trochę tej atmosfery krasnogródzkiej, ten duch Miłosza straszący Giedrę. Ta straszna kuna. Dziękuję bardzo. Czy Jarek Mikołajewski, tak? Jeszcze z pytaniem. Bo dopiero teraz dostałem tę antologię i też przeglądałem tom Mariusza. Mam takie, nie wiem, spostrzeżenie, które może trzeba zawsze wypowiadać na gorąco, bo potem idzie się do domu i jest się rozpalonym, chciałoby się napisać coś, ale potem się zapomina napisać, albo ma się inne zajęcia. Więc może warto powiedzieć coś, co się rodzi od razu. To jest czystość obrazów, nieprawdopodobna zupełnie. To znaczy ja jestem, to być może jest też praca tłumaczy, bo tłumacze może są bardziej przekonani, wybierają coś, do czego są bardziej przekonani.
i ta niesłychana czystość obrazów w tych wierszach, w tej poezji. Nawet jeżeli mamy do czynienia z wierszami, powiedzmy, awangardowymi, czy takimi zmieniającymi tradycyjny układ słów, to te obrazy dochodzą po prostu w całej takiej nasłonecznionej, można powiedzieć, pełni. Bardzo, bardzo to jest, jestem pod ogromnym tego wrażeniem. Oczywiście chciałbym, nie będę marudził, bo to wszystko na to trzeba, wiem, że się trudno odpowiada i nie będę pytał tłumaczki, co, jak zrobiła i czy istnieje odpowiednik ząb, żebrze, od coś na ząb, noga jak tupnie nóżką, to od razu Dorotka tańcuje do Koluśka. No, to skąd ta Dorotka, która tańcuje do Koluśka? Czy jest jakiś odpowiednik? No sobie wyobrażam, ale nie, cudownie czyta się tę Dorotkę, która tańcowała do Koluśka, ale też... Tak, to jest wzięte. Tak. W każdym razie, nie, te wiersze, też połączenie właśnie u Mariusza, te połączenie takiej awangardowości z takim klasyczną czystością tego obrazu, naprawdę. To znaczy ja po prostu widzę te obrazy, one są szalenie precyzyjnie nazwane. Natomiast chcę powiedzieć tylko, że prawdopodobnie ufunduję sobie koszulkę taką z napisem, którą będę nosił z Giedrę. Wyrzekam się perwersji niekochania i pogardy wobec tej perwersji. To jest fraza złota po prostu, tak jak przychodzi mi do głowy z Pier Paolo Pasolini mniej więcej. Ze swoim radykalizmem uczuć. Także gratuluję wam bardzo, bardzo to jest piękne i gratuluję tłumaczkom, które i tłumaczom, no, bo naprawdę to się czyta jak taki z taką z ufnością, z wiarą, że to jest, że ja rozumiem, o co chodzi, że żyjemy na tym samym świecie i czasami mogą do nas dochodzić poprzez odpowiednio dobrane słowa takie dobrze rozpoznane rzeczywistości. No. Takie mam wrażenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Jarku. Jeśli nie ma jeszcze... Tak, pani chciałaby jeszcze? Proszę bardzo. Ja chciałam spytać, w zeszłym roku było stulecie urodzin Mirona Białoszewskiego. Czy tego poetę ktoś tłumaczy na litewski, czy w ogóle jest mniej więcej znany na Litwie? Kažkas buvo versta, bet tikrai nelabai daug ir aš dabar tiksliai neprisimenu. Vertimų buvo tikrai, nes man atrodo visi pagrindiniai arba bent jau kažkiek žinomi lenkų poetai yra versti lietuvių kalbą. Tai jisai taip pat. Wydaje mi się, że było coś tłumaczone, ale na pewno niedużo. Nie mogę sobie teraz przypomnieć dokładnie, ale mam pewność, że tłumaczone było. Wszyscy ważni polscy poeci byli już w jakiś sposób kiedyś tłumaczeni na litewski. Kultury polskiej napisana przez Miłosza i ona była jedną z pierwszych książek, które zostały przetłumaczone na litewski, więc wszystko, co Miłosz w swojej historii literatury polskiej napisał, to można przeczytać po litewsku. Ta książka została przetłumaczona zresztą przez litewskiego poetę Korneliusza Platelisa i w tej książce, co Miłosz wymienił, co później Litwini przeczytali po litewsku, to oczywiście interesowali się i również dalej tłumaczyli. Także taka Miłosza zasługa. Tak, czy jeszcze jakieś uwagi może? Jeśli nie, to myślę, że możemy uznać nasze spotkanie za zakończone.